Karaluchy mogą żyć bez głowy. Karaluchy po dekapitacji mogą przeżyć nawet kilka tygodni. Przede wszystkim mózg karalucha nie jest tak scentralizowany jak u człowieka, więc ciało karalucha może spokojnie funkcjonować bez głowy. Karaluchy mogą poruszać się, oddychać i reagować na dotyk. Co do oddychania, to nie potrzebują do tego właśnie głowy, tylko oddychają za pomocą przedchlinek, czyli małych otworków na powierzchni całego ciała, za pomocą których czerpią powietrze. Ostatecznie owad zdycha, bo bez głowy nie może pobierać ani wody, ani pokarmu.